Szanowne panie, szanowni panowie, Francuzi by powiedzieli jeszcze szanowne panienki, ale podobno we Francji ten zwyczaj mademoiselle już też mija i podobno już się nie mówi, tylko wręcz przeciwnie, feministki postawiły tutaj weto i się mówi do nawet panienek panie. A tak było przyjemnie posłuchać na niektórych filmach sprzed wojny, jak u nas też się mówiło panienko, prawda, do młodej kobiety. Proszę państwa, dzień dobry. Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz. Stanowimy taki duet od 25 lat, chociaż się znamy dużo więcej. 25 lat, jak prowadzimy tę firmę, która się nazywa Mazurkas Travel, a teraz są już trzy firmy: Mazurkas Travel, Mazurkas Conference Center and Hotel i Mazurkas Transport, ale tu już jeszcze mam jednego wspólnika. Andrzej, proszę bardzo, może powiesz coś na ten temat. Panie i panowie, witam bardzo serdecznie. Ja zawsze mam taką krótszą rolę w tych przedstawieniach i zawsze się pytam mojego wspólnika, słuchaj, no co ja mam mówić, a on mi mówi zawsze to samo. Zawsze się zastanawiam, co mam mówić, a wczoraj taką opowiastkę słyszałem, że właśnie sąsiad wyjechał na urlop i drugi chciał się dowiedzieć, gdzie on był. I mówię, słuchaj, gdzieś ty był na tym urlopie, a on tak się długo, długo zastanawia. Słuchaj, jak się nazywa ten kwiat z kolcami? No róża. Róża, a gdzie myśmy byli na urlopie? Panie i panowie, no troszkę mi się przypomniało w międzyczasie, co mam powiedzieć. Wszystko o Mazurkas wiecie, ale muszę państwu powiedzieć, że właśnie w tym tygodniu informacja o Mazurkas nawet dotarła do Białego Domu. Ja wcale nie żartuję. W poniedziałek przyszło zlecenie transportowe i co się okazało, podjechał nasz mikrobus pod samolot i Obama przysłał swoje psy. I Mazurkas zwozi psy w tej chwili po Warszawie, bo za parę dni prezydent Stanów Zjednoczonych przybywa do Warszawy i proszę sobie wyobrazić, że w Białym Domu wskazali, że właśnie my mamy te psy wozić. To jest już coś, to jest już coś. Proszę państwa, ja zanim Andrzej powie jeszcze dużo ciekawostek, bo właśnie ile? 100, 200 czy 300 samochodów wynajmujemy dla Obamy? Nie, w tej chwili 120. 120 na razie, bo już tak poleciałem na całość, żeby było równo. Proszę państwa, ja chciałem powiedzieć, że po prostu dzisiaj nie ma pana burmistrza Ożarowa, bo coś go zatrzymało w domu, natomiast burmistrz pan Paweł Kanclerz jest też fundatorem dzisiejszego wieczoru. Także brawo dla Urzędu Miasta i Gminy. Przekażę mu państwa brawa i wdzięczność, bo mam nadzieję, że wdzięczność pozostanie. Ale co tam z tym Obamą? Ja myślę, że Obama przybywa jeszcze z jednego powodu, który być może niektórzy z państwa znają, a jeżeli nie znają, to zaraz powiem, bo ostatni miesiąc był bardzo szczególny, jak zwykle każdy maj w historii Mazurkas Travel, bo mój wspólnik miał nie tylko urodziny, ale i imieniny. Brawo dla Andrzeja Bartkowskiego. Co ja już teraz wiem, dlaczego ten Obama przyjeżdża do Polski. Teraz dopiero jest powód, no. Proszę państwa, chciałem się pochwalić, że my już starego Busha, że tak powiem, Busha seniora już nasz transport woził i za każdym razem, nawet się dziwię trochę, że 120 samochodów, bo były takie momenty, gdzie było ponad 200 samochodów i proszę sobie, to ciekawostka, że te samochody są już rezerwowane jakieś dwa tygodnie przed przyjazdem prezydenta, sprawdzane, plombowane, sprawdzane przez odpowiednie służby. Później po wyjeździe prezydenta też jeszcze to trwa kilka dni i to są ciężarowe, osobowe, mikrobusy, autobusy. Jaka to jest nieprawdopodobna operacja, a szczególnie jak prezydent musi tak odwiedzić 7-8 krajów europejskich raz za razem. To są niesamowite rzeczy, przyjrzeć się z bliska takiej ale operacji. Zobaczcie państwo, jak mój wspólnik się martwi, że nie 200, a tylko 120. Ale ja mam dla niego pocieszenie, bo to dzisiaj 120, a w dniu jego przyjazdu będzie 200. No to lepiej. Proszę państwa, dzisiaj mamy koncert.
który się będzie składał w zasadzie z trzech części. Pierwsza część to będzie część poświęcona matce i dziecku. No, w końcu mamy dzisiaj święto dziecka. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, dzieci. Wszyscy jesteśmy dziećmi, także witamy Państwa serdecznie. Niedawno było święto matki, a więc będzie trochę utworów poświęconych matce, no i tym relacjom między dzieckiem a matką, czy odwrotnie, są to najpiękniejsze relacje na świecie. Proszę Państwa, w drugiej części będzie śpiewał pan Bogdan Łazuka. I wszyscy go znają, wszyscy pamiętają i wszyscy go lubią. W drugiej części będzie tango, jako pewien twór muzyczny, twór poezji, twór ducha. I zakończy ten koncert druga część pana Bogdana Łazuki. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Życzymy bardzo miłego wieczoru. O! Sekundę. Dzień dobry. Moja żona! Chłopcy już zrobili swoje, mogą pójść teraz dołączyć do pozostałych dzieci, które są na sali. Czy są dzieci na sali? Bardzo dobrze. Z okazji Dnia Dziecka... Do rodziców na salę proszę usiąść grzecznie i posłuchać, co babcia Irenka dzisiaj przygotowała na Dzień Dziecka. Przedstawię Państwu dwa wierszyki. Jeden jest skierowany do dzieci młodszych, jeszcze takich delikatnych, wrażliwszych może na niektóre rzeczy, a drugi wierszyk będzie dla dzieci starszych, młodzieży, bardziej już odpornych na pewne rzeczy. Pierwszy wierszyk dla dzieci malutkich pod tytułem Ogrodowe ploteczki. W naszym ogrodzie, na tyłach domu, w tajemnicy wam powiem, nie mówcie nikomu, dziwy się dzieją nad dziwy. Zanim złote słonko wstanie, zaczyna się ptasie śpiewanie. Ćwirki, piski, gwizdy, trele, codziennie, nawet w niedzielę słychać w całej okolicy. Na trawniku skrzy się rosa, na rabatce piękne kwiatki rozchylają swoje płatki, a pasiaste, wścibskie osy wyciągają swoje nosy, aby z pączków nektar wypić. Bardzo dbają o swą kibić. Potem zbiorą się gromadnie, ploteczkami się wymienią, który ogród ładnie pachnie, a gdzie maki się czerwienią? W międzyczasie na tarasie, na hortensji cudnym kwiecie, usiadł sobie konik polny. Że artystą jest, to wiecie. Wystrojony jak na koncert, bystrym okiem powiódł w koło. Osy skrzyczał, że wesoło rozprawiają o figurze, podczas gdy owady duże na depresję zapadają. Nic nie jedzą na śniadanie, bo zaczęło odchudzanie. Zaraz obok, na bukszpanie, siadły sobie cztery panie. To biedronki siedmiokropki, wiodą żywot bardzo słodki. Potem przyszła panna Mszyca, co zna życie nie od dzisiaj. Powiedziała, co wiedziała, że z pająkiem się widziała. Strasznie był zapracowany, bo od rana do wieczora tkał pajęczą białą nić. Nawet nie miał czasu pić zimnych kropli białej rosy. Ale, któż tam bosy nóżki moczy tak o świcie? Nie widzicie? Nie słyszycie? Toż to żaby. Rechotają że chrząszczową. Spod jabłoni kot Baleron dziś pogonił. A pan komar z komarzycą to się zatruł ciecierzycą, że pan motyl z motylową mają chatkę już gotową. Bo przybyła dziś rodzina z dalekiego Szczebrzeszyna. A w konwali płatków bieli siedzi już tak od niedzieli jakiś żółczek sfrustrowany. Trzeba pomóc mu. O rany, ale jak? To trudna rada. Spytać sowy się wypada. O jednak o porannej porze stara sowa spać już może.
bo poluje tylko w nocy. No i tym prostym sposobem pełni straż nad naszym ogrodem. Takie co dzień są rozmowy, plotki, spory i zabawy, a wieczorem po zachodzie wszyscy razem bardzo zgodnie wylegują się wygodnie, by w swych domkach pośród trawy nabrać chęci do zabawy. I znów, kiedy słonko wstanie, zacznie się obgadywanie. Teraz straszny wierszyk dla dzieci starszych. Raz w chlewiku u malwinki rozmawiały sobie świnki. Co u ciebie ma kochana? W porządku, choć od rana ciągle chodzę niewyspana. Trochę bolą mnie kolana, a w ogóle powiem szczerze, ja lekarzom już nie wierzę. Jeden zrobił mi badania i powiedział, że do spania muszę przybrać inną pozę. Nie na boku, lecz na brzuchu leżeć w nocy mam bez ruchu. I powiem ci, moja miła, straszna to pozycja była. Ach, cóż zrobić, ukochana, zmień doktora, dobra rada. Ale zapamiętaj dobrze, za wizytę zapłać szczodrze. U mnie zdrowie w porządeczku, sypiam sobie w ogródeczku i na obiad wszystko zjadam. Czasem z kwoką sobie gadam. Powiedziała, że słyszała, jak gosposia rozmawiała, że gdzieś we wsi świnobicie. Można wierzyć tej kobicie? Lepiej spytaj się indyka. Rozmawiałam już z indykiem, ruszał strasznie swoim grdykiem, zrobił bardzo się czerwony, zagulgotał do swej żony, lecz spokojnie odpowiedział, że o sprawie dawno wiedział. A najbardziej był zdziwiony, że siedzimy jak matrony, zamiast ze wsi w nocy wiać. Hola Boga, jaka trwoga, gdzie uciekać, dokąd droga, gdzie się schować i gdzie kryć, toż my chcemy długo żyć. Kto nakarmi lokal da? O, i zrobiła się bida. Pan gospodarz o nas dba, ciągle mierzy, ciągle waży. Sądzisz, że się nie odważy? Róbmy coś, moja sąsiadko, chcę, by wszystko poszło gładko. Jak mówiły, tak zrobiły. Prędko w drogę wyruszyły. Minął roczek, potem trzeci. I spytacie teraz dzieci, a jak świnkom się układa? Powiem szczerze, szkoda gadać. Trudne teraz mamy czasy. Poszły świnki na kiełbasy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzicie Państwo, jak pracowita jest moja żona, która jest blogową babcią Irenką. Zajrzyjcie proszę, ile tam jest wierszy dla wnuków i dla dzieci ogólnie. Proszę Państwa, a propos tych świnek, mam dla nich, dla świnek i świń, bardzo dobrą wiadomość. Rząd rosyjski utrzymuje embargo na wieprzowinę. Proszę Państwa, teraz wkraczamy w świat piosenki. Pierwszą solistką, którą Państwo zobaczą na tej estradzie, będzie Kira Andrea Płączyńska, niegdyś solistka oper w całej Polsce i nie tylko, zdobywczyni wielkiej nagrody śpiewaczej w Brazylii. W tej chwili też przedstawi Państwu znaną, dawną piosenkę z cyklu piosenek retro Serce Matki, która to piosenka jest od tygodnia powtarzana na różnych programach Polskiego Radia, bo została, nie wiem czy się nie mylę, chyba piosenką tygodnia albo piosenką dnia w związku ze świętem matki właśnie. Serce Matki, Kira Andrea Płączyńska przy fortepianie, Andrzej Płączyński. Tak się składa, że jej mąż. Thank you.
Jesteśmy wśród zamętu i braku sentymentu. To sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy. Obłuda, fałsz, to są życia gry. Miłości szczerej nie mam. Epoka krzywd, kłamstw i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestanie dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Najlepsi przyjaciele dać mogą smutku wiele. I wiedz, że najbardziej wierny ci zapomnieć cię może, wierzaj mi. Umarły poświęcenia, egoizm dziś władzę ma. Nieszczerość rządzi, a ludzkość błądzi. Płód w każdym kącie cicho łka. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból rozumie. A gdy przestanie dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Matka, kolego, w potoku wszystkich słów Bóg sam nie wie dlaczego, ale najświętsze to ze słów. Proszę Państwa, następna piosenka będzie poświęcona też matce. Będzie to z repertuaru Violetty Villas, Mamo. Jeszcze następna, która się troszeczkę odbiega od naszego założonego rytmu matka, ale w starych nutach babuni. Też ta atmosfera rodzinnej jakiejś mocy, która nas scala zawsze. Piosenka stara, napisana przez twórcę wielu, wielu tang Własta na początku wieku, bo w 1905 roku, a więc już ile? 91 lat. Waltz François, a więc matka i waltz François, który będzie zaśpiewany przez Natalię Kowalenko, ukraińską. Mama,
myśl, że się skarżę. Żal mi tylko marzeń i tamtych dni. Dzięki stylowych par,
сукени, як мгла, і найновший тен вальц Франсуа. Гдиби ще раз вручив пікний час, гдиби збудив серце холоді чармодного вальца Франсуа. Państwa. Cóż to za artystka? Proszę Państwa, Natalia Kowalenko jest Ukrainką i przyjechała do nas niedawno. Miała okazję już tutaj u nas w Mazurkasie zaśpiewać kilka razy, raz nawet ze swoim ojcem. Pięknie śpiewa Anne German. Nie wiem, czy są tutaj na sali Państwo, którzy uczestniczyli w tym pięknym koncercie. Ma taki głos, który naprawdę pasuje do tej German, ale naprawdę coraz lepiej jest. Przed chwilą mi powiedziała Kira Płączyńska, że bardzo sumienna ciągle uczennica i bardzo, bardzo stara się nauczyć coraz więcej od polskich nauczycieli śpiewu. Proszę Państwa, ja bym bardzo chciał zrobić taką Unię Wschodniej Europy i następna artystka pochodzi z Litwy. Z tej Unii Lubelskiej, a więc Unii Litwy z Polską, to właściwie teraz dopiero zaczynamy owoce zbierać, kiedy zobaczycie Państwo tę artystkę. Kto wie, kiedy Unia była lubelska? No. A nie, 1569. Ale jako ciekawostkę to powiem Państwu, że pierwsze posiedzenie wspólnego Sejmu, Parlamentu się zakończyło kłótnią, bo wszyscy, prawie wszyscy Litwini pokłócili się i opuścili salę obrad. Dwóch posłów zostało. Jeden się nazywał Haraburda, czyli taka superburda w starym języku polskim, a drugi nazywał się Wojna. Jan Kochanowski napisał później taki mały utwór, który nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie, że taką Unię stworzyliśmy z Litwą, że zostawili nam tylko Haraburdę i Wojnę. No, ale później się różnie układało, nawet szliśmy razem na Moskwę w 1612. Później oblegaliśmy Smoleńsk, tak? Był taki książę, wielki książę litewski, który się nazywał Lew Sapieha i on właśnie kierował natarciem na Smoleńsk. W każdym razie, proszę Państwa, teraz owocuje ta więź i Unia z Litwą, dlatego zaprosimy Krystynę Sulżycką, która nam zaśpiewa dwa utwory. Zapraszamy, Krysiu. Jeszcze dwa słowa dorzucę. Proszę Państwa, Krystyna, kiedy spotykamy się w gronie takim towarzyskim, jest tak rozkochana w sztuce, szczególnie rosyjskich poetów, nam narzuca ten cały nastrój dla tej sztuki. I to bardzo, bardzo wszyscy w Krystynie cenimy. Śpiewa po rosyjsku, śpiewa po polsku. Nie wiem, w tej chwili, Krysiu, może powiesz, bo w pierwszy czy drugi utwór to będzie Oranienburski, Puchowy i Pałatok. Co to takiego jest, dlaczego takie popularne to jest na wschodzie?
Tak, ale mogę pociągnąć wątek tego, co powiedziałeś. Powiedziałaś, że jestem z Lili, to prawda, ale moi rodzice przed wojną skończyli w Nowym Dworze Mazowieckim maturę. I orenburgski puchowy płatok to jest puchowa chusta z Orenburga. I trzeba powiedzieć, proszę Państwa, już teraz można wszystko nabyć w Polsce i jak się kupuje taką chustę, to jakaby ogromna nie była, proszę sprawdzać ją, poprzez przeciągnięcie przez obrączkę. Jeśli przechodzi cała duża chusta przez obrączkę, to znaczy, że jest oryginalna. A jeśli nie, to jest jakaś podróbka. Proszę Państwa, i właśnie w tej piosence o tym się mówi. Mamo, zrobiłam Ci na drutach puchową chustę, ale gotowam Ci nie chustę, serce swe oddać. I jakbym Cię nie kochała, mamo, to i tak przed Tobą jestem w wielkim długu. I niech burza gwiżdże z wiatrem za oknem. My przegonimy ją, bo Ciebie, moja mamo, ogrzeje puchowa chusta. Krystyna Sołżycka. Этот южный неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок. Вечерами вязала для тебя, моя добрая мать. Я готова тебе, дорогая, не платок, даже сердце отдать. Чтобы ты, моя мать, не скорбела, прогоню от окошка пургу. Сколько бы я тебя, мать, не жалела, все равно пред тобой я в долгу. Сильней свирепеет, мы не пустим его на порог, и тебя, моя мама, согреет. Proszę Państwa, to była pieśń córki, pieśń miłości do mamy, a teraz będzie pieśń syna. Słowa Siergieja Jesienina, list do matki.
ты жива еще, моя старушка, жив я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты полна тревоги, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Тебе в вечернем синем мраке часто чудится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только сказочная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя умереть. По-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Proszę Państwa, póki pana Andrzeja nie ma, to ja powiem parę słów, bo lubię czasami powiedzieć to, co chcę. Proszę Państwa, ja od 20 lat mieszkam w Polsce, ale chcę powiedzieć, jak wychodzi solistka na scenę i zapowiadają. Jeśli średni ręki akompaniator, to mówią, śpiewa Janina Kowalska, akompaniuje powiedzmy no, Jan Kowalski. Jak wychodzi już trochę lepszy, to mówią tak, śpiewa solistka przy instrumencie u rajala, przy instrumencie Jan Kowalski. No a jak już gra ktoś z najwyższej półki, to mówią tak, na scenie solistka taka i taka, partia fortepiano. Proszę Państwa, przed Państwem partia fortepiano, pan maestro Andrzej Płonczyński. To jest moja premiera z maestro. Proszę Państwa, pan Płonczyński powiedział, ja zebrałem swoje brawa, to idę.
Proszę Państwa, czas na poezję. Chciałbym zaprezentować Państwu panią Bożenę Sitek, poetkę, która napisała wiele... Nie ma jej? Pani Bożeno, jest Bożenka Sitek. Napisała wiele już tomików poezji, jest cała poezją, w ogóle cały czas deklamowała, mówiła, pisała na różne okazje wiersze. Naprawdę jest przyjemnością wielką słuchać i być razem z nią, bo wpaja nam sztukę. Oprócz tego jest znaną pianistką, flecistką, nie wiem na ilu instrumentach jeszcze grasz, ale organki pominę tam następnym razem. Pani Bożena Sitek w kilku wierszykach dla dzieci to będzie i w partiach fortepianu. Dnia pewnego wlazł na płotek pewien bardzo smutny kotek. Łzy mu z oczu chlap, chlap, wokół szary, bury świat. Wołają go inne kotki, chodź tu do nas, chodź na plotki. Nie chce mi się, mruczy kotek, zresztą ja nie lubię plotek. Chodź, będziemy czytać bajki, to jest nudne, kotek miauczy. A poza tym, myślę sobie, lepiej mi, gdy nic nie robię. Patrzy na to kocur stary, przecierając okulary i tak rzecze. Mój ty kotku, smutno ci jest na tym płotku, a nie widzisz, jak wokoło wszystkim miło i wesoło, jak się inne kotki cieszą, z nowinami do nas spieszą. Zaprzyjaźnić chcą się z tobą, ty zniechęcasz je odmową. Rada ma w niej szczera troska. Wyjrzyj raz za swego noska. Widziałeś jeża, jak się najeża, wygląda na strasznie groźnego zwierza. Sterczą mu kolce ostre jak szpilki, jak w kapeluszu babci Emilki. Ale choć bardzo, bardzo się stara straszyć kolcami wszystkimi naraz, pogłaszcz go lekko i weź na ręce, a szybko zmięknie jeżowe serce. Popatrz, jak słodko na dłoni leży, nie jest to groźny, a mały jeżyk. Thank you.
dwa małe niedźwiadki i po całym zoo brykały wesoło. Dzieci to widziały, nic nie powiedziały, a misie się śmiały i wracać nie chciały. Uciekniemy dalej, myślały mądrale, tyle miejsca wkoło, daleko od zoo. I tak do wieczora, aż nadeszła pora chłodnej, groźnej nocy, gdy znikąd pomocy. Niedźwiedzica stara o misie się bała. Gdzie moje maluszki? Zmarzną im paluszki. Misie nierozważne, już nie tak odważne, trzęsły się strwożone, głodne i zmęczone, choć się nie przyznały. Oba bardzo chciały wtulić się w ciepełko mamusi futerko. Wtedy zrozumiały, gdzie by nie mieszkały, to już nie to samo, co z kochaną mamą. Wszyscy myśl tę znamy, nie ma jak u mamy i nigdzie na świecie nie będzie nam lepiej. Prawda, że trochę poezji się przyda zawsze. Proszę Państwa. Pozwolę sobie wziąć tutaj taki tekst. Chciałem powiedzieć coś też o dzieciach. Byśmy dali im wszystko, serce, duszę, ale od nich też trochę potrzebujemy tej miłości. Jeśli wy, drogie dzieci, nie okazujecie jej miłości rodzicom, to pamiętajcie, jak przyjdziecie, to pocałujcie. Tak mile, przytulcie. Wczoraj mój wnuk zadzwonił z Jerozolimy i powiedział: dziadku, kocham cię. Coś wspaniałego. Ja napisałem teraz na ten temat tej niewyczerpanej miłości do dzieci poemat, taką rozprawę poetycką
Uwaga, będzie wzniośle. Rolnik sierpem rżnie pole, chycel psy wyłapuje, aktor wgryza się w rolę, bajer wciąż bajeruje. Górnik święci barburkę, z szczęścia się drze, a ja kocham me córki, chociaż one mnie nie.